Witam was, kochani. Bardzo się cieszę, że mogę być na tym miejscu, może nie po raz pierwszy, ponieważ przyjeżdżałem już tutaj wiele lat temu, ale to była wizyta zupełnie inna. Teraz towarzyszyłem mojemu pastorowi, bratu Markowi Tomczyńskiemu, przy którym się wychowywałem, przy którym się też nawróciłem. I przyjeżdżaliśmy tutaj też właśnie na Dni Skupienia, na spotkania z ludźmi uzależnionymi. Ja też dzieliłem się swoim świadectwem, ponieważ byłem człowiekiem uzależnionym. Byłem tym zerem, o którym dzisiaj tutaj brat Janek wspominał. I znam doskonale życie po tamtej stronie. Dzisiaj jestem po tej stronie i wierzę, że każdy z nas ma miejsce po tej stronie, przy Bogu. Kiedy przyjeżdżałem później, aby szkolić się, aby się dokształcać na teologicznym seminarium duchownym, to też wspaniały czas. I bardzo sobie cenię ten zbór, bardzo sobie cenię przywódców tego zboru, ponieważ ten zbór od samego początku wywarł w moim sercu wielkie pragnienie służenia Bogu. I cieszę się, że dzisiaj mogę widzieć osoby, o których Pan Jezus by powiedział pewne słowa. Jest w Bożym Słowie takie miejsce, taka sytuacja, w którym Pan Jezus był w Jerozolimie i przechodził koło owczej bramy i tam koło Betesdy zobaczył ludzi chorych. I nad człowiekiem, który chorował od 38 lat, Pan Jezus poznał, że długo choruje. Kiedy patrzę na niektóre twarze tutaj, które być może jesteś po raz pierwszy na tym miejscu, to nie trudno odczuć, że od wielu lat chorujesz, że od wielu lat masz problem. I chcę ci powiedzieć to, co powiedział Jezus temu człowiekowi. Pan Jezus pochylił się nad tym człowiekiem, popatrzył na niego, na jego może oczy, które były pełne beznadziei, pełne bólu, może żalu, pretensji, i powiedział mu takie jedno zdanie. Chcesz być uzdrowiony? To są słowa Jezusa Chrystusa, które skierował do tego człowieka. I dzisiaj te słowa Jezus kieruje do ciebie. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być uzdrowiony? Pytanie zwrotne należy do ciebie. Ale o tym dzisiaj będę mówił i jutro też podczas wykładów, bo kiedy dostałem propozycję, aby przyjechać do was, modliłem się i właśnie to słowo bardzo mocno Bóg włożył w moje serce. I o tym będę usługiwał podczas innych sesji. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć swoje świadectwo, chciałbym się przybliżyć wam, chciałbym, żebyście mnie bardziej poznali, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. I bardzo cieszę się i bardzo serdecznie witam właśnie te osoby, które są właśnie uzależnione, chore, które potrzebują pomocy. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. I że jest to miejsce najlepsze, w jakim mogliście być. Dzisiaj pastor o tym powiedział. Najlepsze miejsce. I zgadzam się z tym. Jest to najlepsze miejsce, gdzie mogłeś trafić. Bo ten zbór prowadzi tą pracę nie od wczoraj, nie od dzisiaj. Ale kiedy rozmawiałem wczoraj z bratem Jankiem, mówię, od kiedy prowadzicie pracę właśnie w Nowej Nadziei odnośnie Dni Upamiętania dla ludzi uzależnionych? On mówi, wiesz co, nie pamiętam. Myślę, że od samego początku powstania tego kościoła już to pragnienie było, aby wyciągać rękę do takich właśnie ludzi. I to jest systematyczna praca tego zboru. Zmieniają się pastorzy, zmieniają się przywódcy, a praca jest cały czas w tym kierunku prowadzona. I to jest wielki, wielki przywilej i Boża łaska, że trwacie w tym. Tak jak dzisiaj tu wspomniał brat Maciek, tak? Dobrze mówię? Brat Maciek, tak. Mówi, że praca z ludźmi uzależnionymi nie jest łatwa i często
często przychodzą pewne zniechęcenia, pewne obciążenia i czasami wycofujemy się. I wiele jest miejsc, gdzie ta praca została zatrzymana. Ale dziękuję Bogu za to miejsce, że tutaj jest. I cieszę się, że skorzystaliście z tego zaproszenia i jesteście tu. I dziękuję temu zborowi, że można było was tutaj zaprosić. Ale też chciałbym podziękować ludziom, osobom, braciom, siostrom, którzy doprowadziliście do tego, że ci ludzie dzisiaj są na tym miejscu. No to jest wielka praca i wielki wysiłek i wielkie posłuszeństwo Bogu, że mogliście sprawić, aby ci ludzie tutaj się znaleźli. Mówię to dlatego, że i w moim życiu była taka sytuacja, kiedy ludzie zainteresowali się mną. I przyszli, kiedy stałem pijany na mieście, właśnie tam w Świeżawie, którą tak trudno zapamiętać, wypowiedzieć. Dzisiaj, wczoraj, kiedy przyjechałem, jedna z sióstr mówi: bracie, to ty jesteś stąd, gdzie tam ten taki wielki pomnik Jezusa jest. Ja mówię: nie, siostro. Co prawda mamy w Świeżawie Chrystusa pełnego mocy, ale nie z kamienia. Mamy Chrystusa żywego i o tym też będę wam opowiadał. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to właśnie w tym mieście 27 lat temu stałem na przystanku autobusowym jako człowiek, który miał poważny problem alkoholowy. Nie wyglądałem tak jak dzisiaj. Wyglądałem zniechęcony. Wyglądałem jako człowiek, który już nie miał relacji ze swoją rodziną, z córką swoich wspaniałych dzieci. Miałem trzy córki, mam trzy córki, wspaniałe dziewczyny. Ale w ten czas nie miałem już relacji. Przez 2,5 roku nie trzeźwiałem. Dzień w dzień. Moim celem było, żeby się już zapić. Żeby już skończyć z sobą. Byłem tym zerem. Byłem osobą, która nie marzyła o tym, nie myślała, nie planowała, że taki się stanę. To nie było moim marzeniem. Wychowywałem się w wspaniałej rodzinie. Miałem wspaniałych rodziców, którzy co niedzielę mówili mi o Bogu, przeprowadzali mnie do kościoła, co prawda do powszechnego, ale wskazywali mi drogę do Boga, że to jest w życiu najważniejsze. Jestem Bogu wdzięczny za tych rodziców. Ale nigdy nie myślałem, że moje życie będzie jako człowieka uzależnionego. Ja bałem się ludzi uzależnionych. Wychowywałem się w miejscu, gdzie wiele lat temu, jeszcze jak były takie spędy rolnicze, przyjeżdżali właśnie ludzie i później tam pili alkohol, bili się, wyzywali, przeklinali. Jako małe dziecko bałem się takich ludzi. I pomyślałem i powiedziałem sobie: ja nigdy taki nie będę. Wiecie, to co dzisiaj brat pastor czytał z Bożego Słowa, o dwóch kategoriach ludzi. Ja myślałem, że ja będę inny, że sobie dam radę. I później rzeczywiście moje życie tak wyglądało, że jak gdyby pełna pasja sukcesów. Zakończyłem szkołę podstawową, później zacząłem się dokształcać i w bardzo młodym wieku, bo mając 25 lat, prowadziłem dużą budowę. Byłem kierownikiem budowy koło Chojnowa. Budowałem 5 bloków mieszkalnych z całym zapleczem garażowym, z kotłownią i to było takie wyróżnienie. Ja czułem się taki, w cudzysłowie, ważny, ale tam zacząłem pokazywać, że jestem dojrzałym człowiekiem, że teraz już mi wszystko wolno. Tam zacząłem próbować alkohol, pić i bardzo szybko zacząłem się staczać. Straciłem później tą pracę, nie dlatego, że piłem, ale dlatego, że chciałem coś więcej. Otworzyłem swoją firmę budowlaną i powodziło nam się nie najgorzej. W latach 80., początek lat 80., bo to był 83 rok,
Miałem przywilej już jeździć Peugeotem, gdzie jeszcze w ten czas, to co dzisiaj było mówione, jeździły trabanty, syrenki. A ja już mogłem sobie tak pozwolić na taki samochód. Mogliśmy kupić dom, mogliśmy jeździć do Warszawy, latać samolotami do Warszawy na zakupy. I w ten czas cały czas sobie taki był taki pyszny. Nic mi nie trzeba. Nigdy to się nie skończy. Tak będzie wyglądało już moje życie. I w ten czas, nawet znając Boga, wierzę, że wydawało mi się, że Boga nie potrzebuję, bo sobie radzę. Nie jestem jak człowiek uzależniony. Co prawda piję, ale jestem inny niż inni. Mam wszystko, co potrzebuję. Jest dobrze. Ale do pewnego momentu, kiedy ten alkohol coraz bardziej, bo to jest taki proces stopniowy, tak krok po kroku, coraz dalej, coraz bardziej. I w 90 roku byłem już człowiekiem, który nie miał nic, który był praktycznie na bruku, który nie mógł nawet się napić, bo nikt mu nie stawiał. Bo jak wcześniej miałem pieniądze, to miałem też pełno kolegów. Ale później nie miałem też z kim się napić. Zawsze gdzieś kombinowałem. I to było ciężkie życie. I wiecie, co wymyślałem? Wymyśliłem, że żeby nie przynosić już więcej wstydu swojej rodzinie. Żeby już nie męczyć się z tym, bo to jest męczarnia. Bo jeżeli chcesz pić, a nie masz, to się męczysz. Jeżeli chcesz spać, a nie masz gdzie, to się męczysz. I pomyślałem, popełnię samobójstwo. Skończę z sobą. W ten czas ludzie będą o mnie mówić. I pomyślałem, że pójdę, rzucę się pod pociąg. O 2 w nocy jeździł pociąg z wapnem przez Sierżawę. Często w nocy mnie budził i myślałem o tym. I w ten czas już zaplanowałem. 24 czerwca były moje imieniny. Mam na imię Janek. I pomyślałem, zrobię ostatnie swoje imieniny, taką imprezę imieninową. Co roku, jak miałem firmę, robiłem, zapraszałem swoich znajomych. Robiliśmy duże ognisko. Była muzyka, był śpiew, był alkohol. I pomyślałem, zrobię to samo. Zrobię taką ostatnią imprezę. I poszłem po myśl do głowy, że pożyczę od człowieka, którego dobrze znałem, który miał swoją cukiernię. A ponieważ robiłem u niego wcześniej dach na budynku, więc wiedziałem, że mi pożyczy. I zaplanowałem, że zrobię tą imprezę. A później pójdę, położę się na torach. I to były już zaplanowane plany. I to miało być w niedzielę. W niedzielę wypadało w 90 roku, wypadał ten dzień. I w piątek, stojąc na tym przystanku, myśląc jeszcze o tych rzeczach, nagle przede mną zjawiło się 2 młodych ludzi, którzy przynieśli mi zaproszenie. Powiedzieli, chcieliśmy ci coś dać. Zobaczyłem to zaproszenie, była to nieduża kartka, więc zacząłem czytać i zobaczyłem, że Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. Jeżeli jesteś człowiekiem uzależnionym, On jest w stanie dać ci wolność. Kiedy stałem z nimi, obiecałem im, że przyjdę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja od wielu, wielu dni, nawet tygodni czy miesięcy nie rozmawiałem z ludźmi trzeźwymi. Nie rozmawiałem, nikt się nie zainteresował moim życiem. Tam nie było kościoła w Sierżawie jeszcze wówczas. Kościół w Sierżawie chrześcijański jest dopiero od 2 lat. Ale wcześniej nie było. I nie było ludzi, którzy by mogli mi powiedzieć o Jezusie. Ale ci młodzi ludzie, którzy przyjechali w ten czas z Janowic, aby organizować ewangelizację, powiedzieli mi o tym. I pomyślałem, ponieważ im zależy na moim życiu, przyjdę.
i obiecałem im, że przyjdę na tą ewangelizację. Jak ważne jest to, żeby mówić ludziom, żeby podchodzić. Wielu z nas, którzy mamy świadomość, jak bardzo Bóg kocha człowieka, możemy tą prawdę zanieść ludziom, którzy gdzieś być może chwilę przed śmiercią stoją, aby i czekają na nas, żeby im powiedzieć o Zbawicielu, o ratunku w Jezusie Chrystusie. Dla mnie to było coś szczególnego. I chociaż myślałem, że to mi nie pomoże. Wiecie, często człowiek patrzy na siebie, na swoją sytuację i mówi, już nic nie stanie mi pomóc. Nie ma dla mnie ratunku. Nie ma dla mnie nadziei. I ja takim byłem człowiekiem. Dzisiaj, kiedy czytałem Boże Słowo, znalazłem taki fragment, który pisze Boże Słowo w Księdze Hioba, o którym Hiob mówi o pewnej kategorii ludzi. I mówi tak, że są pewni ludzie, którzy mówią i mają takie wrażenie, takie odniesienie do Boga. Mówią, kimże jest Wszechmogący, abyśmy mieli Mu służyć? I cóż mamy z tego, że będziemy się modlić do Niego? Człowiek nie zdaje sobie sprawy. Wiedząc nawet o Bogu, nie znając Go, mówi, kim jest Bóg? Bóg jest gdzieś daleko, gdzieś w niebie. Wierzę, że Bóg jest. Wierzę, że On może wszystko, ale dla mnie? Kim ja jestem? Drobnym pijakiem, o którym ludzie mówią, że wszystko stracił, że jest dnem, że jest zerem. Były takie momenty w moim życiu, że leżałem w rowie, pijany, nie mogąc się już podnieść. I słyszałem, jak przechodzą ludzie, sąsiedzi, którzy mieszkali obok. I mówią, zobacz, ten Janek znowu śpi. Znowu jest pijany. Czy on tego nie widzi? Czy on nie widzi, do czego doprowadził swój dom, swoją rodzinę? Zobacz, to jest ten prywaciarz, tak kiedyś mówiono. A ja nie mogłem się podnieść. Słyszałem i bardzo żałowałem, że jestem w takim stanie. Powiedziałem, że 200 metrów dalej jest moja rodzina, jest żona, trójka dzieci. Bardzo kocham swoją rodzinę, a szczególnie to był czas też dla nas trudny, ponieważ urodziła się Dominika. Kiedy przyjechałem wczoraj, spotkałem brata Adama i jego żonę, którzy znają moją córkę, poznali ją w Australii. Ona urodziła się w ten czas w 1985 roku, kiedy ja się nawracałem, ona miała 5 lat i była osobą niepełnosprawną, nie chodziła. Wiedziałem, jak to dziecko też cierpi w tym domu. A ja tu, pijany, nie mogę nic zrobić. I nie chciałem tak, ale nie mogłem niczego zmienić. I wydawało mi się, że Bóg Wszechmogący nie jest w stanie mi pomóc, bo muszę się najpierw zmienić. Gdybym był lepszy, gdybym był dobrym ojcem, dobrym mężem, to może Bóg by mi okazał łaskę, ale takiemu człowiekowi jak ja, od którego się ludzie odwrócili. I cóż pomoże z tego, że będziemy się do Niego modlić? Często ludzie tak myślą, ja też tak myślałem. Co mi pomoże to, że się będę modlił? Ale kiedy przyszedłem na tą ewangelizację, kiedy usiadłem sobie z tyłu, i był ze mną mój kolega. Siedzieliśmy razem. I kiedy słuchałem tych wspaniałych pieśni, które tu dzisiaj śpiewaliście. Bóg rozrywa dziś kajdany. My nie możemy bez Jezusa żyć. To były pieśni, na których budowałem swoją wiarę. Wiecie, to było... Ja chodziłem z tymi pieśniami na ustach. Śpiewałem później.
Ale kiedy przyszłem, kiedy te pieśni słyszałem, coś się działo w moim sercu. I słucham tych pieśni, i słucham świadectw. Brat Marek Tomczyński w ten czas miał kazanie, miał też swoich przyjaciół z Kanady. I było wezwanie. Kto chce oddać swoje życie Jezusowi? Ja byłem, podobnie jak ty, bracie Janku, bardzo nieśmiały. I chciałem wyjść. Ale mówię, co pomyślą ci ludzie, którzy są ze Świeżawy? Co oni sobie o mnie pomyślą? Wiecie, człowiek zaczyna kombinować. Nie myślałem, co myśleli, jak leżałem w rowie. Ale teraz, co pomyślą, że chcę oddać swoje życie Jezusowi? Chore, że się tego wstydzić? Ale wstydziłem się. I mówię do tego kolegi, to co, wychodzimy? On mówi, pewnie, że tak. Był dużo odważniejszy. I wyszliśmy. Wyszliśmy do przodu. I kiedy pomodlono się, kiedy wracałem z powrotem na swoje miejsce, wiedziałem, że coś się zmieniło. Wiedziałem, że coś będzie innego, coś nowego, coś lepszego. I wróciłem tego wieczoru do domu i powiedziałem mojej żonie, że byłem na ewangelizacji. Ona z początku też nie wiedziała, o co chodzi. Ale powiedziałem jej, że chcę, aby nasze dzieci mogły pójść jutro ze mną. Bo chciałbym im pokazać, że nasze życie będzie wyglądało inaczej. Moja żona popatrzyła na mnie dziwnie, ale zgodziła się. I dziękuję Bogu, że w ten czas mi pozwoliła wziąć dzieci. Wiecie, wziąłem Dominikę na ręce. Miała 5 lat. Ale tak jak mówię, nie chodziła. Więc wziąłem ją na ręce, 2 starsze jej siostry obok mnie i poszliśmy na 2. dzień ewangelizacji. I 2. dnia wyszedłem z nimi do przodu. I też modlitwa. I mówię, przyszłem tu z dziećmi, bo chcę, żeby w ich sercach pojawiła się nadzieja, że nasze życie już nie będzie dramatem, ale będzie czymś nowym, wspaniałym. I tak się stało. I dzisiaj moje córki, kiedy do mnie dzwonią, mam ten przywilej, że 3 razy do roku obchodzę Dzień Ojca, bo w Australii jest w innym dniu, niedawno właśnie był, dzwoniła Dominika. Jedna córka jest w Szwecji, więc też innego dnia. No i jedna najstarsza w Polsce, taka weekendowa córeczka, co weekend przyjeżdża do nas. I kiedy składają mi życzenia, to dziękują za ten dzień, kiedy wprowadziłem do naszego domu Jezusa Chrystusa, którego zaprosiłem do naszego domu. Będziesz zbawiony ty i twój dom. Tu dzisiaj siostra jedna mówiła z Katowic chyba, jeżeli dobrze pamiętam, o tym, że pragnie zbawienia dla swojego syna. Tak, siostro, będzie zbawiona ty i twój dom. Ja dzisiaj naprawdę mam wielką radość, gdy moje dzieci dziękują mi, że właśnie przyprowadziłem Jezusa Chrystusa do domu i Jezus zmienił wszystko. Że dzisiaj nie muszą cierpieć, nie muszą się bać, że mogą żyć w bliskiej relacji też z Jezusem Chrystusem. Od tamtej pory zapragnąłem służyć Bogu. Pojawiła się propozycja po 2 latach, kiedy już byłem w kościele, aby zajmować się misją namiotową. Więc przez 3 lata jeździłem z dużym namiotem po różnych miejscowościach w naszym kraju. Jeździłem ze swoją rodziną. To były wakacje, więc mogliśmy jeździć. Później brat Marek zaproponował mi wspólne prowadzenie ośrodka w Janowicach. I tam przez 13 lat prowadziliśmy ośrodek, budując go. Praktycznie budynek był w stanie surowym, więc krok po kroku z tymi ludźmi wspólnie budowaliśmy, oddawaliśmy poszczególne pokoje
I z początku mieliśmy 4 osoby, później 8, później 40. I dzisiaj ośrodek jest, funkcjonuje. I był później taki moment w moim życiu, kiedy mogłem przejąć dyrektora ośrodka. Brat Marek wyjeżdżał do Legnicy. Zaprosił mnie i powiedział: posłuchaj, chciałbym, żebyś przejął ośrodek, żebyś był dyrektorem ośrodka. Ale w tym też czasie rozpocząłem taką pracę misyjną w Świeżawie. Bo w moim sercu Świeżawa zawsze była bliska. Chciałem w tym mieście, żeby też powstał Kościół. Żeby ludzie tacy jak ja mogli też usłyszeć o Chrystusie. Bo wiedziałem, jak wiele moich kolegów, znajomych z tamtego czasu już poumierało. Ilu się zmaga z uzależnieniem. I w ten czas miałem dylemat, co zrobić. I po 2 tygodniach, kiedy się modliłem, myślałem, jednak zdecydowałem, że jadę do Świeżawy. I od 2 lat mamy już Kościół. Jesteśmy Kościołem zarejestrowanym, prowadzimy Kościół. Z początku też było ciężko, bo z grupy kilkunastu osób, nagle zrobiło się nas tylko 3. I na nabożeństwie byłem tylko ja, moja żona i weekendowa córeczka. Ale wiecie, zastanawiałem się, mówię, czy moja decyzja była właściwa. Czy to, co zrobiłem po Bożemu. I miałem obciążone serce i czułem się z tym źle, kiedy właśnie byliśmy w 3 na nabożeństwie. Ale zawsze, nawet jak byliśmy w ten czas w 3, głosiłem słowo tak, jakby była cała sala. Modliłem się ze swoją rodziną. Zbieraliśmy ofiarę. Dzisiaj mamy 18 członków i 11 osób, którzy są sympatykami. W tym roku kupiliśmy budynek. Wspaniały budynek, to jest też świadectwo, ale to nie na ten moment. I wierzę, że przede mną jest jeszcze wiele wspaniałych przeżyć z Bogiem. Ale to tylko dlatego, że w ten czas nie powiedziałem nie tym ludziom, którzy mnie zapraszali. Nie zlekceważyłem tego. I cóż nam z tego, że będziemy się do Niego modlić? To właśnie to, że możesz mieć wspaniałe życie, że możesz mieć rodzinę, że możesz mieć służbę, że możesz mieć pokój w swoim sercu, że możesz mieć to, co najważniejsze, zbawienie i życie wieczne. Twoja decyzja jest ważna. Można mówić o Chrystusie, możesz słyszeć o Chrystusie, ale nie można sprawić, żebyś uwierzył. To ty musisz uwierzyć, to ty musisz zaufać Bogu. A my, którzy już o tym wiemy, musimy iść i głosić. I cóż z tego, że będziemy modlić się do Niego? Tak myślałem, kiedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Chrystus mi pomógł. Wiecie, kiedy to było? Nie kiedy wychodziłem pierwszy dzień z ewangelizacji. W ten czas wiedziałem, że coś się zmieni. Też pragnąłem tego. Ale jeszcze nie byłem przekonany, że Bóg jest gotowy już zaingerować w moje życie. Bo cały czas myślałem, teraz będę się starał, żeby być lepszym człowiekiem. Ale był moment w moim życiu. Każdego dnia, kiedy się nawróciłem, kiedy wracałem do domu, przyjeżdżałem i czytałem Boże Słowo. I czytałem to, co dzisiaj brat Adam powiedział o Ewangelii Jana, o wspaniałej Ewangelii. Boże Słowo jest całe wspaniałe. Ale Ewangelia Jana jest taką łatwą, taką wyraźną. Gdzieś
na początek jest bardziej otwarta taka, zrozumiała. I zacząłem czytać. I pewnego dnia patrzę na fragment Bożego Słowa i zobaczyłem, ile przeczytałem. A ponieważ nie byłem jakimś takim chętnym do czytania książek, więc teraz zobaczyłem, że dosyć dużo już przeczytałem. Popatrzyłem na kalendarz i zobaczyłem, że od ewangelizacji minęło 2 tygodnie. I wiecie, w ten czas sobie uświadomiłem. Uświadomiłem sobie jedną prawdę, że przez te 2 tygodnie ani razu nie wypiłem ani kieliszka alkoholu, ani jednego piwa. Przez 2,5 roku nie trzeźwiałem. Starałem się czasami nie pić. Może jakieś tam odcinki próbowałem czasowe robić, żeby nie pić. Ale to była siła, która zawsze mnie pokonywała. Ale tu 2 tygodnie i w ten czas uświadomiłem sobie, że to nie jest moje staranie, że to nie jest moja siła, ale to Boże działanie. I cóż nam z tego, że będziemy się do Niego modlić? To właśnie to, że nie będziesz musiał własną siłą zmagać się ze swoim problemem. I wówczas, kiedy o tym pomyślałem, mówiłem: Boże, jeżeli Ty zmieniłeś moje życie, dałeś mi wolność z tym, czego sobie nie mogłem, z czym nie mogłem sobie poradzić, to wierzę, że również Dominika, która nie chodzi, może chodzić, jeżeli Ty dotkniesz się jej życia. I wychodziliśmy do modlitwy za każdym razem. Kiedy mieliśmy niedzielne nabożeństwa i było wezwanie, brałem Dominikę na ręce i do przodu. I dzień, i tydzień po tygodniu, i nic. I pewnego tygodnia w niedzielne nabożeństwo siedzimy i jest wezwanie. I brat Marek Tomczyński mówi tak: słuchajcie, mam w swoim sercu głębokie odczucie, żebyście wyszli dzisiaj z Dominiką do modlitwy. I wyszliśmy. I modliliśmy się. I nic. Wróciliśmy do domu i nic się nie stało. W poniedziałek jestem w pracy. Wracam do domu. Nie było w ten czas telefonów jeszcze komórkowych, więc nie mogłem znać wcześniej informacji. Wchodzę do domu, a moja żona przylatuje do mnie i mówi: Janek, Dominika zaczęła chodzić. To były pierwsze kroki. Ona przeszła z pokoju jednego przez przedpokój do drugiego. To było coś, co spowodowało, że zaczęliśmy płakać, dziękować Bogu. I z każdym dniem coraz więcej informacji. Dzisiaj chodzi, chociaż jak się jej przyjrzysz, to nie trzeba się tam też przyglądać. Widać, że ma problemy z tym chodzeniem. Ta nóżka jej ucieka. Myślę, że po to, żeby pamiętała o tym, żebyśmy my również pamiętali o tym. Ale chodzi. Jest samodzielna. Od 11 lat mieszka w Australii. To było jej marzenie, pragnienie. Cóż z tego, że będziemy się do niego modlić? To właśnie to. Nie zaniedbujmy modlitw. Nie zaniedbujmy trwania w Jezusie Chrystusie. Trwajmy w Nim, a On wszystko dobrze uczyni. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.